To jest prawdziwy myśliciel. Cały poranek to było wypisywanie maili, a teraz lecimy z Tivurem do sklepu. Siema, Tivur. Tak jak widzieliście listę rzeczy do zmian w jednym z poprzednich vlogów już jakiś czas temu. Kiedyś będzie mój. Skoczyliśmy najpierw z Tivurem kupić aparat dla niego nowy. Znaczy on sobie kupił, bo to tak dziwnie zabrzmiało. Były problemy z płatnościami, źle naliczyli kwotę. A Tivur odświeża powietrze, bo dawno nie byłem w centrum. I tutaj tak śmierdzi spalinami. Idziemy na rynek i stawiamy karteczkę. Będziemy zbierać pieniądze, a na karteczce napisamy, że stawki niskie w Polsce. Rok musiał zbierać śmieci w McDonaldzie. No a my musimy zbierać pieniądze na ulicy. To wszystko zobaczycie we vlogu z Paryża u Tivolta na kanale. To jeszcze było w Warszawie. Czasami w centrum Krakowa można zobaczyć coś, czego człowiek się nie spodziewał. Tam ktoś korzysta z budki telefonicznej. Kurde! Z marshmallowami kawa? Wygląda jak banan. Nie wiesz, jak to wygląda? Ciemniak, jak myślisz, mają tu łyżeczki? Ale po co? Dobra. Każdy prawilny youtuber do swojej kawy sypie hajs. Okej, zopię. Teraz dieta. Kawa co najwyżej. Kawa to jedyny słodycz teraz. Naśmiałem się za wszystkie czasy. Ziemniak ma książkę Magia sprzątania. Mówi się, że człowiek chciałby się czasem zmienić, ale to jest prawie jak z wykupywaniem kursów u coachów internetowych za 2000 zł. Nic nie da! Ziemniak. Dostałem ją. Nie dziwię się. Ktoś o tobie pomyślał. Zgubiłem się zupełnie w tym, co mówiłem we vlogu, za dużo rzeczy się działo, ale zawsze u siebie w pokoju miałem centrum dowodzenia. Oto moje nowe centrum dowodzenia. To jest szalone! Ej, wiecie co, ja mam świetny pomysł. Dlatego, że mam aparat, a przed sobą, można powiedzieć, mam wielkie źródło światła. Jeszcze tylko wpisać hasło. To była jedna z bardziej creepy rzeczy, jakie zobaczyłem dzisiaj. Odbicie siebie w tablecie. I uwaga, profesjonalne oświetlenie. Patrzcie, jaka różnica. Oświetlenie. Ziemniak, czego używasz jako oświetlenia do filmów? Paint'a. A ty testujesz ujęcie? No, patrz, a może byśmy zrobili wspólny program. Wiesz co? Czemu nie? Oświetlenie z Paint'a. Ej, popatrz się, jakby Jack Gadowski wbił i by robił gwiazd na chatę. I czym się oświetla się do filmu? Paint'em, z monitora. Z telewizora raczej. Mamy plan zrobić z Tivurem wspólny kanał, na którym będziemy robić wspólny program, który będzie się pojawiać co tydzień. Jeszcze nie do końca mamy pomysł na niego. No, ale jeszcze nie do końca jesteśmy pewni, czy co tydzień, czy częściej, czy rzadziej. A może w ogóle. Dlatego mamy w tym momencie kartki, z których będziemy korzystać. Mamy niebieski i różowy długopis, jako chłopiec, dziewczynka. Możecie dopasować, który jest do kogo. I będziemy teraz spisywać pomysły, planować całość i zapewne w kolejnych ujęciach, w kolejnych vlogach będziecie widzieli, jak przystosowujemy całe miejsce, całe studio pod to, żeby robić ten program. Fuck! Po prostu zmienisz balans bieli. Czekaj, nie balans bieli, ja mam świetny pomysł. To jest niebieskie, to jest żółte. Czyli jeżeli weźmiemy... Nie, no nie możemy mieć żółtego programu, ziomek. Patrz na to. Żółte. Pasuje i zmieńmy jeszcze balans bieli. Popatrz się. I od razu wszystko o wiele lepiej wygląda, nie? Żółte, zapełnione pole w pęcie jako oświetlenie. Teraz wypróbujmy mój pomysł. Dawaj z powrotem biały. Bęk. Jest teraz biały. No nie, to jesteśmy za jaśni. Gdzie jest żółty? LEDy fajnie się komponują i dodają jakiś taki smaczek właśnie, tylko najgorsze to, że... Wiesz co ci powiem? Popatrz, to jest trochę jak w burdelu. Nie, jak Filip de Franco. Ty, prawda. To można oczywiście, wiesz. Czy ja podstawię tylko podstawkę? Popatrzcie. Witamy was bardzo serdecznie. Czekaj. Czekaj. Teraz...
Aha, tam jest ten jeden spieprzony LED, który jest zawsze w innym kolorze. No jest. Albo tak może, można by było prowadzić cały program. No i teraz w ogóle... No, witamy was bardzo serdecznie w dzisiejszym pierwszym. Dzisiaj będziemy smażyli portki ziemniaka we frytkownicy. Jak ty to pięknie czyścisz, czy będziesz coś nagrywać tutaj? Nie, przyszedłem cię wyczyścić mieszkanie, bo mam kurde dość. No. Patrzę, wchodzę, najpierw padam trupem i mdleję na jakieś pół godziny od tego zapachu, a potem niestety ślepnę na pół godziny, jak widzę to wszystko, więc przyszedłem umyć ci mieszkanie. Dzięki. Proszę, stan z tą, czorne się zrobiło. He, patrzcie, będzie nagrywać. Hej, vlog, macie kulisy tworzenia materiału. Ja mam pałę, którą będę przysuwać. Dobra. Pierwszym sprzętem będzie Canon EOS 80D, czyli praktycznie najnowszy sprzęt. To jest sieciutka. To prawda. Czyli na prawo. Czego zasłoniliśmy? Ziemniak, no przykro mi, ale twoje mieszkanie jest obecnie idealne do chlania. Kanapa, tam w pokoju jest jeszcze kanapa, pufa. Sylwester time. Co robisz, co to będzie? Włożył w kapcie aparat, nie wierzę. To wiesz, takie selfie. Widziałeś takie obrazki, taka szpilka dla kobiet z dziurą z przodu na telefon. Męska wersja w klapkach. Trzy, cztery zamieniamy nogi. No. Trzy, cztery. Ja myślę, że zarobiście to wygląda. Seks w wielkim mieście, kurde, jakieś. Ale ja muszę schudnąć, bo mi brzuch wystaje. Mi nie. Za bardzo schudłeś do tego programu. Co to miało być, kurde? O wiele za grubo? Tu się dobrze na tej kanapie siedzi, wiesz dlaczego? Bo ona cię trzyma pionowo, a wszystkie inne kanapie się zapadasz. Tak, to prawda. To jest taka dobra pozycja się trzyma. To jest najtańsza kanapa, jaka była w IKEA. No bo jest ledwo dwuosobowa. Może jakieś trzech... To ma szerokość trzech hand, max. No. Ale powiem ci, że jak siadłem z pączkiem, jeszcze w kurtkach, tutaj się ledwo co mieściliśmy. A tak naprawdę jest dystans zachowany. Tak, taki... na chillku. Taki spoko. Zdrowy dystans. Czas teraz pomalować ścianę. Sadu. W międzyczasie na kanale pojawił się vlog, który między innymi mówił o zmianie koloru tej ściany na kolor szary, który będzie pasować do pewnej nowej konwencji. Serio uważacie, że powinno być zielone tło do szarej sofy? Ja myślałem, że będzie szare tło, tak lekko oświetlone gradientowo, jak to ma na przykład Unboxing Therapy, i do tego chciałem dobrać farbę. Dodatkowo do odpakowania mam parę paczek, ale najpierw muszę zrobić porządek w tym pokoju, żeby potem móc wszystko zaprać kartonami i streszami. Ale wiecie co, to temat na kolejnego vloga. I tu jest czysto. Czysto, a wiecie dlaczego? Dlatego, że nad wszystkim dba Pyrax. To jest Pyrax. Tararara. Do następnego! Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie na tym krzywym suficie. Oraz tu macie dwa inne przykładowe filmy, do których możecie się udać po zasubskrybowaniu. Tada!